Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Chwała bohaterom września 1944. Chwała bohaterom, którzy za naszą i waszą wolność zginęli. 18 września w Wiśniowej Dobczycach zorganizowano tradycyjną uroczystość historyczną upamiętniającą 74. rocznicę pacyfikacji Lipnika i Wiśniowej. Msza Święta Polowa na cmentarzu Wiśniowej rozpoczęła uroczyście wydarzenie, w którym udział wzięli m.in. Kompania Honorowa Wojska Polskiego wraz z Orkiestrą Wojskową pod dyrekcją Tomasza Stroniasa, organizacje kombatanckie, jednostki Straży Pożarnej oraz dzieci i młodzież szkolna. Powinniśmy żyć właśnie dla tych rzeczy, dla których jesteśmy stworzeni. Kształtujcie swój charakter, kształtujcie swoje serce, bierzcie do rąk wszyscy. Bo przecież jakieśmy się historii uczyli, zakłamanej, trzeba nam odkłamać historię. I trzeba się nam brać, sięgać po takie książki, które są wartościowe, abyśmy się dowiedzieli prawdy. Już nas mało jest ludzi, którzy żyją, żeby nam to opowiedzieli. My, starzy ludzie, jeszcze pamiętamy. Ważnym elementem był hołd złożony poległym bohaterom, wyrażony poprzez odczytanie apelu poległych. Stajemy dziś do apelu pamięci u stóp zbiorowej mogiły, pomnika upamiętniającego mieszkańców Wiśniowej, Smykanki, Pogorzan i Lipnika, którzy zostali zamordowani przez hitlerowskiego okupanta podczas pacyfikacji we wrześniu 1944 roku. Pochylmy głowy w zadumie i skupieniu, aby oddać cześć ofiarom tej zbrodni oraz przywołać pamięć bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej ze zgrupowania partyzanckiego obwodu Murawa, batalionów chłopskich i innych organizacji niepodległościowych, którzy nie przyjęli jarzma okupantów i do końca walczyli o godność i honor narodu polskiego. Dalsza część patriotycznego święta miała miejsce w hali sportowej Szkoły Podstawowej Wiśniowej, gdzie uczniowie oraz nauczyciele zaprezentowali wyjątkowo przejmujące przedstawienie dotyczące wydarzeń z 18 września 1944 roku. Wszystko strzelamy, kogo spotkamy, każdy pamięta. Czy to jest dziecko, czy to kobieta? Pomordowali matki i dzieci. O pomstę w niebo głos ofiar leci. Bardzo ważna to jest sprawa, żeby nawet nasze nowe pokolenia, które dorastają, miały tą wiedzę i świadomość, jak tutaj dawniej życie wyglądało i jak Polacy musieli naprawdę walczyć i umierać za wolność, za ojczyznę, za tą mniejszą i za tą dużą, właśnie po to, żeby można było dzisiaj żyć w wolności, żeby można było mówić po polsku. I to jest dowód. Mamy cmentarze, mamy pomniki, gdzie nasi bliscy, nasze rodziny, gdzie ginęły. No, właśnie słynna pacyfikacja Wiśniowej i Lipnika z 18 września 1944 roku, a wcześniej tutaj bitwa na moście Glichowskim z Niemcami, jedna z nielicznych bitew partyzanckich wygranych z Niemcami, gdzie owszem zginęło tutaj 9 partyzantów, ale Niemców poległo o wiele więcej. Różne są szacunki, czy 100, czy 200 żołnierzy niemieckich poległych, ale to jest przykład tego, jak tutaj odważnie i bohatersko partyzanci, mimo że mieli gorsze wyposażenie, mniej broni, mniej amunicji, ale starali się walczyć o tę Polskę i mam nadzieję, że właśnie dzięki takiej postawie mamy tą Polskę niepodległą w tej chwili. Już od 100 lat możemy właśnie święcić to stulecie niepodległości właśnie dzięki naszym ojcom, dziadkom, którzy o tą Polskę walczyli i krew przelewali. W drodze do Dobczyc włodarze gminy Wiśniowa i Dobczyce złożyli kwiaty i wieńce przy moście Glichowskim, stanowiącym ważny punkt na mapie lokalnej historii. Dobczycka część święta to uroczysty apel poległych oraz wystawienie warty honorowej przy grobie nieznanego żołnierza. Do was się zwracam, potomni. Zachowajcie na zawsze w swych sercach i pamięci czyny bohaterów tej ziemi, którzy do końca pozostali wierni ojczyźnie.
Niech ich postacie i czyny, utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego, będą dla wszystkich przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do Rzeczypospolitej. Poświęcenie oraz ofiara krwi i życia naszych rodaków nie były daremne. Dziś w pełni możemy realizować ich przesłanie zawierające się w hasle Bóg, honor, ojczyzna. Stańcie na apelu! Cześć i pamięć! O godzinie 11.30 z Rynku Dobczyckiego wystartowała 35. sztafeta Szlakiem Walk Partyzanckich. 27 14-osobowych drużyn oraz 10 indywidualnych zawodników pobiegło z Dobczyc do Wiśniowej. Biegli blisko 13 km, by tradycji stało się zadość, by upamiętnić bohaterów tamtych czasów, by tak jak oni wygrać, dobiegając do celu. Ten bieg został zorganizowany na pamiątkę wydarzenia z końca lipca 1944 roku, kiedy Niemcy pojmali adiutanta dowódcy zgrupowania partyzanckiego i wtedy partyzanci, jak się dowiedzieli, a główną siedzibę mieli w lasach Łysiny i Kamiennika, właśnie szybko biegiem, z bronią w ręku, z wyposażeniem pobiegli do Dobczyc, żeby Niemcy nie zdążyli przewieźć ich kolegi na przesłuchanie do gestapo, do Krakowa. Dzięki temu uratowali mu życie, nie zdradził tajemnic o tym zgrupowaniu partyzanckim i ta partyzantka mogła tutaj działać dalej. I właśnie dzięki takim ludziom jak Ludwik Dziewoński i Kazimierz Bobula, którzy 36 lat temu postanowili uczcić ten bieg partyzancki i oni zorganizowali wówczas pierwszą sztafetę imieniem Walk Partyzantów. Mamy do dzisiaj cyklicznie co roku ten bieg i to jest taki przykład, gdzie młodzież biegnie i przy okazji sobie przypomina, z jakiej to okazji, że ludzie w innych czasach, w czasie wojny też ten dystans musieli przebiec po to, żeby ratować kolegę. Przepiękne, że mamy 24 sztafety dzisiaj ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Mamy 3 sztafety strażackie, a także 10 osób, które przebiegły tą trasę indywidualnie. To naprawdę zaszczyt. To w stulecie niepodległości Polski młodzież oddała cześć bohaterom. Chwała i cześć bohaterom. Jesteśmy po to, żeby pamiętać o nich. I pani Ireno, ja sobie tak biegnę pewnie z 35 lat temu. Jaka myśl wam wtedy przyświecała? Bo to troszkę jesteśmy w innej rzeczywistości. To piękne, że oddajecie im cześć. A jaka myśl wam przyświecała wtedy? Z jednej strony, jak już powiedziałam, była ta chwila uczczenia poległych i pomordowanych w pacyfikacji, ale równocześnie chcieliśmy kreować czas wolny dzieciom i młodzieży, aby biegały, udzielały się społecznie. I to potem przełożyło się na wyniki, wysokie wyniki sportowe, mistrzów Polski, olimpijczyków wywodzących się z naszej szkoły. Pierwszy na metę wbiegł reprezentant sztafety ze szkoły Wiśniowej, Grzegorz Kowal, zaś w biegu indywidualnym wygrał Tomasz Garbień z Poznachowic Dolnych. Moja drużyna zrobiła wspaniałą robotę, tyle mogę powiedzieć. No i oczywiście bieg bardzo ciężki, naprawdę się zmęczyłem. Wygraliście, gratuluję wam oczywiście, szczerze. A proszę powiedzieć, czym dla was jest tak wygrana i czym dla was jest w ogóle ten bieg z Dobczyc do Wiśniowej? Oczywiście dziękujemy wszystkim partyzantom za uratowanie nas, za to, że możemy żyć. I bieg dedykujemy oczywiście im. Przebiegliśmy sobie tutaj razem ze znajomymi treningowo. Jak i tutaj byliśmy, chodziliśmy tutaj do szkoły. Ile razy już startowałeś w tym biegu? No od szkoły podstawowej, od małego już właśnie biegałem, jako mały człowieczek, teraz już przebiegłem cały dystans. Jak ty wspominasz te uroczystości, jeszcze jak byłeś właśnie małym chłopcem? No super, super przeżycie, wojsko przyjeżdża, zawsze tutaj jest ten klimat na cmentarzu, jest tak właśnie patriotycznie, ci starsi ludzie też się cieszą, że akurat właśnie odbywa się coś takiego i oby trwało to jak najdłużej, nie? Tegoroczna 35. sztafeta wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak podkreśla organizator, cieszy fakt, że coraz więcej młodych osób bierze w niej udział.